Gotowe. Plecy miała zdrowe. Jeszcze karkówkę ładnie poobrabiamy. A to, co teraz mam w ręce, to jest cała tętnica. To. Jak bije, to o to przecinaj. Świnia para też. Karkóweczka. Dobra. To było wsio. Opór, ale na 2 to 1500. Tu masz kawę swoją. Natężenie. 1500 W, no. Natężenie w watach na 5. 2000 W, moc siedzi. No. Natężenie w ampera. A opór czy? W omach. Aha. To by się wszystko potwierdzili. Tak, tylko potwierdzili. Spać możesz, dlatego, że nie wyspałem. Za wcześnie wstałeś. A gdzie, jest ta flaszka tego? Nic nie tego. O właśnie, o! Szefowa. Muszę moją zabrać. Ja się tego urażasz. Jechaliśmy, a po sobie flaszkę mówi. Ja nie mówiła tak? No bardzo. Bo pan jechać nie chciał bez flaszki. Co tu za teraz pójdzie? Co tu pójdzie? A to sobie pójdzie, to nam babci udajemy. Czyli idzie tak, gorczyca biała, tak? Tak, bo babcia zawsze daje do kiełbasy troszkę gorczycy. O. Tak, biała, ziołowy. Zioły idzie pieprz troszkę do pasztetu, pójdzie trochę do kiełbasy, do kaszanki. Widać, papryka pójdzie w pieczeń. Magii nie mają, o! I jeszcze maga. A tu było ile? Trzy główki było tego czosnku, tak? Ja panu powiem, ja panu powiem. W sumie 5 było. Na 10 kg do panu taki przepis. Na 10 kg. 2,5 deko pieprzu, 5 deko czosnku i 17 deko soli. Ma być kiełbaska. No. Idealna. Ma 10 kg. Tego już mielonego, gotowego. Tak. Mięsa. Tak. To mam umyć? Proszę pani. A cebulę obrać jeszcze z tych końcówek? A tam jeszcze Krysia smaży cebulę, to też. A za to pójdę do pasztetu. I ty pieczenie, nic mi babcia nie mówiła? Zapomniałam. Foremki przynieść. I foremki tu przynieść. Przyniosłeś jednak flaszkę, no dobrze. Ale kurze, przepis sprzedałem sobie. No nie. A, nie zauważyłem sprawę. Andrzej. Mój syn, proszę pana, pizzę robi, no i chcieli tam kupić ten przepis. Mój da się, ty się sprzedam. No. Pan sobie wyciągnie 60 i mi daj. No. Ale, tyle. A czy pan mówił o czosnku jeszcze do tego 10 kilo mięsa? Tak, 2,5 deko czosnku. Znaczy 5 deko czosnku. 5 deko. Ja powtórz ona, bo już zapomniałeś, no. 10 kg mięsa, 17 deko. Nic nie mówić, 17 deko soli. 2,5 deko pieprzu i 5 deko czosnku. Ale u was taka sól peklująca jeszcze nie ma. Ale jest, to jest. Z polskiego sklepu możemy kupić. Sól peklowana taka. Podaje się tej soli na 10 kg 2,5 deko. No i sól peklująca. Oprócz tego 17 deko? Razem z tym. W tym 17 deko. Razem, tak? Tak, byłaby za sól. Kiedyś... Oj, na kilo się daje 1,7, tak jak sądzę. Tak, tak. Kiedyś to na kilo mięsa to się dawało soli niecałe 2 deka. No 1,7 deko. 1,7 deko. Tak. Tak. Tak.
dwie pieczenie zrobić? Co? Dwie. Pieczeni? No. No. Tylko dwie, tak? Tak. No, chyba dwie, ja wiem, czy więcej. Dwie. Co tam? Chyba za dużo będzie tego? Kiełbas? Gdzie tam będzie dużo? Nie, bo kiełbasy bierzemy ze sobą. No właśnie. Wiesz to. Jak nas puszczą przez granicę. A Ronek tam gdzieś w kieszeniach woził. Teraz się zapakuje i przyjedzie. Teraz nie przyjedzie. Nie? Bo szukałem narkotyków tu. Aha. Ludzie już przemycali to. I teraz idzie co? Cebula razem z mięsem idzie na pieczeń, tak? Tak. Gorczycę pani dać, tak? No, bo widocznie... Ja sobie żeby dawali gorczycę. Fajnie, mama się drze, a ta ciągnie. Pomidorów jej nie ruszała, tylko karamki. Pomidor by nie był, bo był z kurczem. Nie, bo pomidory jeszcze były. Oj, na to takie można pomidorów przywozić. Bo pies popiela nie chce, nie? No dobry pies to wyczuje. A Łukasz był u górka. Przykroi figurka, włożyć tam z tej figurka i z głowy. Chodź, dzieci, w zimie były czyściutki. No niech poszła, tu je woda. To było, to słupik, to wszystko. Taki czarny. Na ziołowego trochę też dawałem. Daję to ziołowe też damy. To jest ten... Damy ziołowego. Pieczeń robimy. Papryka, raz. Do pieczenia. No, tu jest nóż, tu jest nóż. Internecie nie ma kierownicy chyba. Jest, ale to takie jakieś. Bułkę tartą. Dziwny przepis był. Każdy swój przepis podaje w internecie. Ale tamto to było za dużo bułki, tam jakiś dawał, nie wiem. Bułkę? Bułkę dawał do kiełbasy. Tak. To niemiecki jakiś było. Nie. No wody, nie? Pewnie musimy szatkiem to ty. Jeszcze przynieść? A jest też. Ja tam zawsze gotuję skórkę. Skórkę gotuję. Jajka szukam. Ze skórki. Proszę bardzo. Co, rosół? Rosół, tak? No. Można dać rosół, to jest taki... Lubisz gratyna to jest. Gratyna tak jest, tak. O, takie skóry, ja to mam ugotować takie ze skór. No, ja też, gotuję do tego. My trochę mniej wody. Nie dużo. Tak, tak, nie dużo. Nie dużo, bo później jest taki... Otychamy się. A to do pieczeni, widzisz, że mają być co chciała pieczeń? To co, myć ręce i wyrabiać tą kiełbasę? Ty, ja już. I w zapieczku, proszę bardzo. Żona. Umyję ręce. Jak to umie robić. O, proszę bardzo, o widzisz. Ja muszę inne roboty, bo muszę kiełbasę, bardzo dobrze. Ja to brałem na wiertarkę, tak jak się miesza klej, nie? No. Bardzo dobrze wymieszało. Proszę, bułkę. Ja teraz
Właśnie to bałagan przyjmuje stoi. Mucha tarta, tak. A to jest dla Bogusia ten taki do piaskowania. Aha. Coś przynieść jeszcze? Coś wynieść? Paprykę już trochę poszło do tego? Tak, tak. Jeszcze soli dodałem. I pieprz. No dobrze, ręce wyczyściłem tak jak. Ręce są muszę czyste. Nie będzie z reprodukcji. No, no. Chcę tam babcia się agurczycy troszkę dać do tej. Właśnie. Weź gorczycy przynieś. Już jest tutaj. Jest? No dobra, dobra, jest gość. Kiełbaskie to chudziutkie, eleganckie. Magii jeszcze katackie. Magii nie pójdzie. Magii rozejące. Zakulę. No i pusty nie było. No, 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 musi być taka, jak jest. Można słoninę jeszcze przynieść, tam nie zdążyłeś. Nie, 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 za dużo to nie. Ja tam dałem co, co mogłem dać. Lepiej się je, jak jest tego. Zobaczysz. Jak jest tłusta, to się lepiej je, lepiej przechodzi przez gardło. Próbować? Pewno. Bywaj. Nie. Co to jest? Co to jest na pasznie? Pieczeń. A, na pieczeń. Pieprzynic nie czuć. Nie gadaj. Na pieczkę poczujesz. Widzisz, no. Może ty dlatego tak sypałeś pieprz. Słone to tak trochę jest, ale pieprzu nie... Na pieprzu nie czujesz. Jeszcze się bierz, jak coś. Nie, nie. Dużo nie, bo to jest... Nie. Nie dał, to, że ma być dość. Zbudzić. Po co budzić? Ma być dobrze. Jest dobrze. A jeszcze jakie to weron miał dać jeszcze. Miał być? Weron taki jeszcze. Jest tam, tam jest. Wiem gdzie jest, wiem, wiem. Welon? Tak. Gaza, gaza. O. A to do pieczenia to trzeba takie coś? No, jak kładzie, to wiesz, nie rozlatuje się. Przykrywa z góry. Nie, uczyni. Do piekarnika, żona. No. To trzeba już nagrzać chyba ten piekarnik, nie? No. Przedtem w kuchni było ich. Jedzie kiełbasę. No. Wiesz, że ona dość sporo wody było w tym. Pewnie, to musi być rzadziutkie. Bo znaczy, później czwarta kiełbasa wychodzi. Znaczy takie gęste było. Fajnie, no. Nie? Niech tu ujmuje z mojego wejścia, ja będę tak mówić, tam operatorem. Nie? Właśnie. A to z czego to jest? To jest taka błonka. O, błonka z tego, ze środka. Tak. A i bez tego by też było, nie? Tylko, że gorzej wyciągnąć potem, nie? Przypali się? Nie, ale babcia sobie zażyczyła. O, takim czymś? Nie w pończosze, nie?
Nóż? To co my akurat na garbę tak wrzucili. No, możemy zrobić, tylko że... To możesz zrobić. Nam by to zeszło, że się schodzi nam ze świnią tydzień czasu, to tobie jeszcze jeden tydzień zeszło. Się nie przejmuj. Spada ci to mnie? Bo szpaka, no. Tak to krzesło, weź to krzesło, może przynieść jakieś normalne może. Nie deskę, jak może ci położyć. Nie, nie, tylko weź tutaj. Co? Poszła dobrze, tu, w tą stronę. Za ciebie? Tak. Położysz. Dobra, dobra. No, weź wyciąg tamto, tamto za tym, co jest. I co, to już zabrać, czy co? I weź żona, spróbuj w smaku teraz, no, no, żebyś nie, wiedział. Ja takiego mięsa sobie będę próbować. Jaki? A tata nie je? Nie, 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 tatara. Fabryką, to wyszło? Tak, chineski. A pieczyć jak się robi? Ale zająca, się, zająca ale, jak się robi, zająca. Ale to później się je z tą błonką? Tak, no, wypieczę, to wyjdzie się. No. Tak. To jeszcze tłuszczu troszeczkę daje to do tego, do pieczeni w takim razie. Może jakoś lepiej kupy trzyma, nie? Tak. Bo tak to bardzo by wyłaziło może, co? Nie będzie wyłazić. Ale nie, mówię, jak nie ma tej błonki, nie? To nie, nie będzie wyłazić. Ja przy błonce zawsze zająca robię, pani. Mhm. Ale babcia sobie trzyma. Pierwsze musimy żona polować zająca. A widziałem tutaj w lesie, w choinkach był, taki kurde duży. Dorodny. Stary. To już może być wyczynia, to już jest gotowe. Tą bułeczkę też do domu. Do domu wziąć bułeczkę? Tak, bułeczkę nie wytrzymałem. To zaraz przyjdę do miasta. No pokaż mi jeszcze, ktoś się to produkował. Próbować. No. Dobre. Próbuj. Wystarczy? Jeszcze gnieść? Gnieść. No takie podobne do tej pieczeni też. No, to? No. Ale i to jest mało, to jest tak. Czosnek. Aha, a czosnku, jest czosnek, cebula. No. O, moje to było już te słone. Jakbym spróbował, to już było... To później dopiero było słone. A, już potem nie było co dodać, bo już mi pozabierały na te... namielone i... No. Wiesz pan, ja nie ważę mięsa, ja sypię raz, robi dobrze. No bo wiesz, tyle co się robi na oko widać. Ja wsypałem o całe takie to...